Cześć! Jestem Karincia i witam Was w kolejnym odcinku z wyzwania Kompletne drzewo w grze The Sims 4. Jak widzicie przebrałam dobrawkę, więc i dobrawka i również lech mają zmienione ubranka, więc proszę bardzo się. E, tak teraz prezentują, zdecydowanie widać, że mają e, ciemniejszą karnację niż Ali, więc troszeczkę się wymieszali, więc nie tak jak w przypadku Ali, że ona kompletnie uzyskała pozuzi kolor skóry, nie? Rzeczywiście i Dobrawka i Lech są ciemniejsi, ale jednak widać bardzo duże naleciałości matki, więc tutaj <laughs> bardzo duże jeszcze naleciałości e, Diego, tak dobrze mówię? Diego z tutaj z serii Legacy na krótkim życiu, więc tak. Młoda tutaj się troszeczkę uczy umiejętności, powoli zjeżdżalnia, który masz. No, może to tak zróbmy, żebyś tak miała na trzeci poziom. Ona za to, że tak sobie fajnie poradziła właśnie z etapami jako dzieciak, czy jako niemowlak, to też dostała troszeczkę wyższy poziom poruszania na start, bo na, bo na start miała już dwójeczkę, więc też całkiem szybko i to powinno zająć. No i za chwilę możemy wracać. Do domu też na pewno, żeby jej dać tutaj jedzonko. Dobrze, co ty byś chciała? Wziąć kawałek tortu. A może nie? Młody nakarmiony, młody nakarmiony. To młodego możemy położyć spać, bo jest lekko zmęczony. No, chociaż nie widzę po nim, żeby był zmęczony, ale za chwilę znowu będzie zmęczony, więc... Włączmy mu tu kołysankę, niech sobie ją pośpi, proszę bardzo. A młoda co tam? Młoda tam sobie zjeżdża, młoda sobie daje radę, więc tutaj... Jak najbardziej włączymy mu koły saneczkę i za chwilę możesz też wypolerować to, bo jest tak ochydnie brudne, że ja na to patrzeć nie mogę na tym przewijak, więc yy, proszę bardzo, to tutaj zmienić. Dobrze, młoda. No ona jest smutna, więc tutaj też niestety porzucona. No tak, bo ojciec poszedł do pracy, to czujesz się porzucona. Przez to so, jesteś smutna i przez to ci wolniej idzie yy, nauka umiejętności. No niestety negatywny nastrój ma wpływ na to, jak Sim szybko uczy się umiejętności. Niestety trzeba sobie to przyznać, dobrze, ale później możesz sobie podejść tutaj, gdzie mamusia też już sobie będzie coś jadła. E, wyrzeknij się. O, zarobiliśmy coś, ok? E, ja tak się zastanawiam, co my w ogóle mamy w lodówce do jedzenia Ali, bo może by warto byłoby coś ugotować. No warto byłoby coś ugotować, bo tylko ciasto mamy, już wiem, dlaczego chciałabyś ciasto zjeść. No właśnie, twoja córka jest też głodna i nie chciałabym raczej maluszka karmić ciastem, e, więc... Może sobie zróbmy raczej tosty z serem. Co? Takie proste po prostu. Tosty z serem. Ja wiem, że też jest pranie do przewieszenia, więc tutaj na pewno trzeba będzie też się tym zająć, więc młoda jeszcze chwilę tutaj pouczy się. No niestety raczej nie wyjdziemy na, na trzeci poziom poruszania się, ale bardzo, bardzo, bardzo ładnie. 15% i tak uważam, że bardzo dużo jej się za tym jednym zjazdem dało, pomimo takie, takiego smutnego nastroju, więc... Jestem tutaj zdziwiona. Jeszcze jakieś tam dwie inne interakcje chodzenie w kółko, kiwanie się do muzyczki i powinno być. Zresztą można by jej tutaj muzyczkę włączyć, aż nie. Jedzonko już jest, więc tutaj przyniesiemy cię bliżej i młodej też powiemy, żeby sobie ją wzięła porcję i ona sobie dzięki temu ładnie zje. Mam nadzieję, że może gdzieś tutaj. O, już, proszę bardzo, do, dochodzeniem tutaj do pokoju udało jej się zdobyć trzeci poziom chodzenia, więc brawo. I to jest pewnie dla Ciebie etap. Tak, jest etap nauka chodzenia, więc bardzo, bardzo dobrze. Bardzo, bardzo fajnie mamy. Muszę pamiętać, to jest wyzwanie, wyzwanie kompletne: drzewo, więc tu się nie liczy, jak szybko zdobędzie umiejętności. Ważne, że w ten tydzień musi sobie je zdobić, no bo mamy tutaj na to na normalnym życiu, jak dobrze pamiętam, 7 dni aż, więc to jest całkiem, całkiem sporo. Więc tutaj nic na wyścig, dobrze. Ja Ciebie poproszę tak, właśnie, żebyś się tutaj zajęła właśnie tutaj sprzątankiem. Poprosimy Cię o to, poprosimy Cię o to, a później poprosimy Cię o to, żebyś przeniosła również pranie do suszarki. To możesz już teraz zrobić, a później młodą położymy spać, myślę również, bo ona zmęczona, więc tutaj musimy to zrobić. Dobra, wysusz ubranko i akurat młoda będzie gotowa do położenia spadzie i przypominam, że nasza Ali jest tutaj w trzeciej ciąży w trzeciej i ostatniej ciąży z Kevin'em, jakby co bardzo e, przypominałam właśnie w poprzednim odcinku, jak wygląda drzewo i czego musimy się tutaj po naszej Ali spodziewać, więc dzisiaj możemy też może za chwilę zrobić właśnie przygotowania jakieś do tego, co się będzie musiało stać, ale na pewno musimy Ali e, troszeczkę ogarnąć. Może Kevin wywrócił z domu, to my się wybierzemy na miasto naszą Ali. Może to być taka dobra propozycja i w końcu może Ali za chwilę skorzystasz tutaj z tej górnej łazienki, skoro ją mamy. Kevin wrócił z pracy, wypalony, zdenerwowany, ale myślę, że to Twoje wypalenie to też nie będzie miało jakiegoś teraz większego znaczenia. Myślę, że uda nam się je pokonać, przynajmniej mam taką nadzieję, bo mamy jeszcze sobotę i niedzielę przed Tobą, gdzie już do pracy w tym tygodniu chodzić nie musisz, no niestety do awansu daleko, daleko mu bardzo, bardzo, bardzo powoli to nam robi. No i oczywiście chciałam też wspomnieć, że na kanale w ten weekend, najpóźniej w ten weekend, może jak może przy dobry wiatrach, jak już oglądacie ten odcinek, to na kanale pojawił się odcinek InfoSimsów na temat dodatku z koniami, więc serdecznie zapraszam do obejrzenia. Jeśli nic nie wiecie na temat tego dodatku, to tym bardziej. No i oczywiście piszcie sami, co sądzicie o tym dodatku. Ja jeszcze mu się tak za bardzo nie wgryzałam, bo jeszcze właśnie tego odcinka InfoSimsów nie stworzyłam. No i muszę się wgryźć do jakiejś dodatkowej informacji, zobaczyć czym się bardziej nacieszę tym dodatkiem, bo jakieś takie pierwsze wrażenie to jakoś tak... Nie, nie powalił mnie, na, bym powiedziała, zwiastun, nie powalił mnie na nogi, czy nie powalił mnie z nóg, bym powiedziała. Raczej bym powiedziała, mam taki ambiwalentny stosunek. Myślałam, że do koni będę jakoś bardziej nastawiona. Nie wiem, wow, udało się, jest, mamy to, a jakoś tak, nie wiem, jakoś się z tego za bardzo nie cieszę. Plus może to jest fakt, że tak szybko wychodzi ten dodatek. Ja myślałam, że ten dodatek wyjdzie drugi w tym roku, później. I byłam zaskoczona, że tak szybko dostajemy dodatek, i przez to jestem na to troszeczkę niegotowa, bo dopiero co zaczęłam serię 10 Niemowlaków. Więc zanim bym weszła w jakąkolwiek serię z końmi, no to potrzebuję dłuższą chwilę czasu, i myślałam, że właśnie będę ją miała, a niestety się nie udało, bo też obiecałam, że jak właśnie wyjdą konie, no to że wrócimy do Tomka i że on sobie będzie miał konie, ale myślę, że to będziemy musieli zrobić gdzieś coś później, będę musiała coś troszeczkę inaczej wymyśleć. Właśnie na taką spóźnioną serię o koniach, właśnie dla Tomka. Jak to gdzieś tam rozłożyć? Może jakieś wyzwanie zrobimy? Zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy, jak do tego dojdzie. A teraz sobie idziemy na Festiwal Smaków. Nie to kliknę, bo było powiadomienie, że jest dzisiaj Festiwal Smaków. A ja bym chciała zobaczyć, czy tam się będziemy mogli nauczyć jednego ważnego przepisu, chociaż tam chyba go może nie być. I jesteśmy oczywiście poszliśmy sami, żeby nie było. No, i chcemy zrobić troszeczkę takie przygotowania do czarnej wdowy, więc chciałabym się nauczyć Nigiri z rozdębki, ale tutaj chyba nie ma, co nie Nigiri raczej. Podejdźmy sobie tutaj, ale wydaje mi się, że w tych żadnym sklepie to chyba jest sushi w stoisku, a więc to niestety chyba nie jest żadno, żadne z tych, a więc zamów jedzenia tutaj zrobię. Nie, tu nie ma. To jak zamówiłem jedzenie, to tu również. To jest takie bardziej indyjskie, tu jest meksykańskie, więc tu raczej też nie powinno być. Nie, absolutnie nie ma. I tutaj, aha, tu są festiwalowe t-shirty, więc też nie ma. Więc tutaj niestety nigiri z rozdymki nie ma, ale na przykład możemy przyjść i sobie tutaj e, spróbować właśnie jakieś empanady, czy coś możemy skosztować, jak już tutaj już przyszliśmy. Te możemy spróbować i, i nie wiem, czy chcę, żebyśmy wchodzili tutaj w ten konkurs jedzenia ostrego jedzenia? Nie, raczej nie. Raczej myśmy musieli, właśnie, pojecieć do dzielnicy mody, bo tam jest chyba możli największa szansa, że będzie sushi. A jak nie, to ewentualnie, chyba sushi może być jeszcze. Czy może być w dzielnicy parkowej? W, w Polanie Majszuno, czy nie? Jestem ciekawa, więc skoczymy sobie i zobaczymy, czy tam. Czy tam to znajdę, czy tam tego nie znajdę, bo to jestem bardzo, bardzo ciekawa. Więc tutaj najpierw pójdziemy tutaj, a później pójdziemy ewentualnie tutaj, bo raczej w tej dzielnicy. A, raczej nie. W tej, to raczej na pewno nie. Najszybciej bym powiedziała, tutaj w tej dzielnicy znajdziemy właśnie tego typu sklep. Żebym powiedziała tego typu sprzedaż jedzenia. I zobaczmy, co my tu będziemy mieli. O o o, 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 zamów jedzenie. Nie, to nie jest to. To nie jest to, tu są saigonki. Ach, dobra, to nie. Nie. No to skoro nie, to lecimy na Polane Samajszono. <gryw> może tam się nam pożędzić, chociaż tam chyba nie wszystkie są zawsze otwarte, więc też może nam się to nie udać. A jakbym poszła tutaj do tej restauracji? Czy tam jest nigdy z rozdymki w przepisie, czy nie? Bo oczywiście jeszcze możemy właśnie pójść do restauracji zawsze jakieś, w której bym miała. Jakie ja tu mam jeszcze restauracje? Tutaj raczej nie. Podwilty są na pewno nie. Szezlama by na pewno też nie miała. William Mary mi chyba też nie ma. Więc raczej w moich jakichś tutaj restauracjach, które dostawiam, chciałam pójść do San Myshu. No raczej, raczej nie będzie. Jest największa szansa albo właśnie, tutaj, albo jeszcze spróbujemy na Polanę Seymayşun'u. No dobra, ta Polana oczywiście troszeczkę zmieniona, ale co my tu mamy, co my tu mamy? I tu byliśmy, a w tych dwóch pozostałych chyba nie ma dzisiaj y, osób, ale raczej w tej i w tej nie będą mieli, a więc tutaj, a tu jest jeszcze meksykańska, ale tutaj też nie będą mieli, widzę, że tylko jedna z nich jest otwarta, nie wiem dlaczego y, Dominika nic nie, tutaj robi niby za Statułę, a ona powinna raczej tu pracować, co nie? Pani Dominiko, pani powinna tu pracować, a nie robić za złoty posąg, bo pani nie jest w tym stroju, coś się pani zbagowała, ale widzę, że pani nic po nie ma, więc lecimy do restauracji. To jest restauracja zrobiona przez Lil Sims, jak dobrze pamiętam. Ja ją tam lekko modyfikowałam, właśnie, żeby mi tutaj pasowała, więc żeby było chyba mniej stolików czy coś takiego, więc żeby nie była aż tak gęsto ustawiona, tak mi się wydaje. E, czy ja tutaj nie mogę poprosić o stolik czy coś? Halo? Halo? Nie ma tu żadnego pracownika. No nie mówcie, że nie ma tu żadnego pracownika dzisiaj. No, my nie posiadamy żadnego biznesu. My nie posiadamy tego biznesu. Dlaczego tu nie ma ani kucharza, ani nikogo? Gro, no nie rób mi tego. Gro, ja chciałam, chciałam pójść do restauracji, a a tutaj nie ma, no jeszcze tak nie miałam, żebym poszła do restauracji, a tutaj nie wygenerowało obsługi, więc poczekajcie, spróbuję jeszcze raz wejść na te parcele, może w końcu wygeneruję ją. Teraz, jak czytałam te parcele, to jest już pani szafowa sali. No, A ja nie wiem, co się oni wtedy. Mmm, ten stolik należy do innych gości, ok, no to sobie weźmiemy tamten w rogu, proszę bardzo. Jak tamten już do kogoś należy, tam sobie weźmiemy inny. Ja nie mam pojęcia, dlaczego tutaj za pierwszym razem nie było obsługi. Ale okej, okay. jak to się mówi, do dwóch razy sztuka, a <laughs> raczej powinno się mówić do trzech, ale jakby co, zadziałało, i to jest dla mnie naj, 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 najważniejsze, więc możemy sobie ją zjeść szybciuteńko. No bo w domu są oczywiście dzieciaczki, czy to Becca Clark jest, nie, Marcin Young jest na, na kuchni, więc okej, okay. i nam tutaj gotuje, ale widzę, że już nie jest kucharzem, jakby <laughs> się przebrał. Panie Janki, ja rozumiem, że pan chce może troszeczkę inaczej, czy coś? Dobra, oczywiście od razu zamówmy do stolika, żeby było szybciutko, więc tutaj pani poprosimy, co sobie rumianek na, na, na uspokojenie możemy wziąć. Dla ciężarnej jak najbardziej i nigiri z rozdymki, no wiadomo, oczywiście po to, po to przyszliśmy, żeby zobaczyć, tu w ogóle jest i jest, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, my jesteśmy w dobrym nastroju, więc jak najbardziej możemy je sobie zjeść i się jego już nauczyć i mieć je gotowe na przyszłość. No, bo wiadomo, ma nerw czarnej wdowy się sam nie zrobi, a Patrzcie, no, nasz tutaj Kevin po pracy zawsze jest spięty, zawsze jest zoom nastroju, więc takie nigdy z rozdymki, jak zje, to jak znalazł. I powiedzmy, Ali będzie miała czyste rączki. Ona nic nie zrobiona, podała tylko nigiri z rozdymki. Mężowi dobrze przygotowane, a jeszcze postaram się, żeby było właśnie dobrej jakości, żeby nikt jej nie mógł. Nic zarzucić, to on, on był winny temu, że się źle czuł, jak jadł to nigiri i źle je jadł. Powiedzmy sobie że on będzie je źle jadł. Albo że on będzie jadł, jadł tak, jak mu żona przykaże. <grych> Dobra, my jesteśmy troszeczkę głodne, zmęczone, więc mam nadzieję, widzę, że Ali tutaj sobie pogrywa na telefonie, a nie przegląda sieć, żeby sobie zabawę podnieść, więc bardzo fajnie. Niestety tu chyba raczej nigdzie nie zaśniemy, bo raczej nie ma tej żadnej sofy na której mogłobyśmy sobie przykimnąć, nie tu są raczej jak już to fotele, więc tutaj niestety będziemy musieli czekać, ale niestety restauracja świeci pustkami, więc dlaczego nie mogłam wziąć tego stoliku? Ha, stolika? Nikogo tu nie ma. Wszyscy poszli na festiwal, tylko my tutaj siedzimy i czekamy, więc pierwsze danie jakie wyjdzie, powinno być nasze. Więc panie kucharzu, co panu tak długo zajmuje zrobienie jednego dania dla jednej klientki? Hm? sobie chyba kiedyś pobrać mod od Karla właśnie na lepsze zarządzanie tutaj właśnie restauracjami plus na ewentualność właśnie możliwość samemu bycia kucharzem, samemu byciem szefem sali, kelnerem. Więc mod od Karla jest naprawdę fajny, jeśli chodzi właśnie o lepsze restauracje. Takie, bym powiedział poprawione restauracje, jakie on od początku powinny być. Dobrze, mamy nasze nigiri z rozdymki nareszcie. I co? I wstaniesz i pewnie nie wiem, co zrobisz. Nie wiem, gdzie usiądziesz. Może byś usiadła na tyłku jedząc, a nie stała. Kevin ma niedługo urodziny, więc niedługo będzie dorosłym. Siadaj. No, gdzie jest moje Nigiri? O, już myślałam, że zgubiłaś swoje Nigiri. Zjedz je. Zjedz Nigiri. Ja wiem, że się tutaj troszeczkę zresetowałaś. Ale zjedz to. Nigiri. O, masz problem z jedzeniem pałeczkami. O nie, I obawę przed śmiercią dostałaś. No dobrze, to w takim razie będziesz musiała porozmawiać z jednym z rodziców, to może się uda pozbyć tej obawy. <noise> ale usiądź sobie na krzesełku, nie musisz jeść tak na stojąco, w szczególności w tak zaawansowanej ciąży, bo ty chyba już, nie, dopiero w drugim trymestrze. Ja już chciałam mówić, że może w trzecim trymestrze jesteś, więc usiądź kochana, usiądź, ale widzę, że, że chyba nie zamierzasz, chyba zamierzasz jeść na stojąco. No cóż, no dobra, niech ci będzie, jej! I poznaliśmy nigiri z rozdymki, żeśmy to przeżyli, więc widzę, że jedzenie nigiri z rozdymki może być przerażające, bo to może się źle skończyć. Więc tutaj widzę, że rób notatki. Yy, Okej, okay, no to sobie zrób notatki, jak zrobić na przyszłość taką, yy, taką takie nigiri z rozdymki, bym powiedziała. Okej, okay, może, możemy zrobić sobie notatki, wiecie, jakieś sekretne uwagi, jak to nigiri z rozdymki dobrze zrobić, żeby było dobrej jakości, a żeby na pewno zabiło nam męża, co nie? Dobrze, i teraz możemy wracać do domu i się ogarnąć, bo niestety ciężarna nasza jest w fatalnym nastroju. Trzeba ją położyć spać. Młody, oczywiście, nie mógł przespać całej nocy, co nie? Musiał się oczywiście obudzić, niedospany. Ale okej, okay. w takim razie, na początek nakarmimy go piersią, żeby nie było, proszę bardzo. Młody, jakie tutaj masz zrobione rzeczy? Masz podnoszenie główki, okej, okay. obrotu na plecy jeszcze nie masz. Ale masz już naukę chwytania, masz już szczebiotanie. Nie masz, nie masz jeszcze nauki śmienia się, okej. Okay. Co młody? No przecież głod, głodny jesteś, no. Weź żeś, nie marudź, głodny jesteś. Halo. Karm w piersią, proszę bardzo, młody. Proszę, Ali nie odkładaj go tylko na karm, go piersią przecież głodny jest. No, proszę młody. Co ty? Co mi tutaj odwalasz, co nie? <noise> proszę się ładnie dostosować, a później mamusia ja cię położyć na macie i razem się pouczycie umiejętności. Mówiłam, posać lech. Nie, coś tutaj widzę, że ci się nie pasuje. Okej, okay, dobra. Ale jak najbardziej go za chwilę tam posadzisz, proszę bardzo. Uda mi się posać lech, proszę bardzo. O, uda się, bardzo dobrze. I możemy spróbować zrobić jedną aktywność, leżenie na brzuszku. Zobaczymy, czy uda mu się zrobić obrocik. No, myślę, że, że byłoby bardzo miło, bardzo fajnie, jakby się udało. Więc, młody, chwilę nie płaszcz, bo jesteś w dobrym nastroju. Młody, jakie ty masz w ogóle cechy? Ty jesteś, aha, emocjonalny. No tak, masz zdjęcia, nie potrzebujesz smoczka. I na razie trzeciej Twojej cechy jeszcze nie znamy, ok? Ale myślę, że spokojnie jesteś w stanie się obrócić, myślę. No, halo? A, 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 a nie, ch chyba nie, chyba nie, chyba jeszcze gdzie mi tutaj marudził, gaworzył. Nie, nie damy rady? damy? Powiedz, że damy. No, Ali się ucieszyła. I jest! Obrót na plecy! Brawo! Brawo, młody, brawo! Ukończyłeś etap. Jej! Dobrze! To wtedy możesz się teraz pobawić zabawkami. Popatrzeć na zabawki. Pobawić się, popatrzeć na zabawki. A matka w tym czasie się chwilę sobą zajmie. Może tam coś. Jeszcze czegoś się nauczysz. I. Później również matka sobie coś zje, bo to jest dla nas ważne. Kawina położyłam bardzo późno spać, więc on niestety jeszcze są energią fatalnie. O i widzę, że młody coś od odblokowuje. Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Nóżkę do buzi włożył. Nóżkę do buzi. Jej! Kładanie stóp do buzi odblokował i niestety ma wzdęcia. O, jak mi przykro. Jak mamusia zje? To do Ciebie przyjdzie i sobie dalej coś po, 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 porobicie. A widzę, że Alice stwierdziła, że sobie a zjem tort. <laughs> jak nasza starsza siostra, Dobrawka, widzę, że całkiem całkiem. W sumie dobrawka mogłabyś powoli tutaj zejść na dół, co nie? Nie cierpi pobudki! Och, już widzimy twoje drugie dziwactwo. Nie cierpi pobudki. Tuptuś, no zobaczymy, co jeszcze będziesz młoda miała. No ale mój mały Tuptusiu, ty za chwilę mam nadzieję, jak zejdziesz to sobie weźmiesz właśnie tosty z serem i sobie zjesz, a ciebie zaproszę do synu, synusia żebyś właśnie z nim spróbowała coś dalej zrobić, co on tutaj jeszcze ma on chyba teraz w tym momencie patrzy na zabawki ok, więc zobaczymy czy może uda się zrobić coś z rzeczy tutaj innych, nie, młoda sama zejdzie, młoda sama da radę, idziesz, dajesz radę, idziesz i idziesz, idziesz, młoda sama da radę, matka a ty mogłabyś na przykład pobawić się z Simem o imieniu Lech i na przykład spróbować zrobić jakieś społeczne. Proszę bardzo, może tutaj coś się uda, żeby młody, właśnie rozwinął, bawiąc się razem z mamusią. I jest, 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 wchodzi coś, śmiech, bardzo dobrze, bardzo dobrze. O to chodziło. O to chodziło, żeby właśnie Tobie wszedł jakiś etap, żebyśmy teraz, jak zrobimy aktywność leżenia na brzuszku, mógł zrobić, żebyśmy mógł zrobić właśnie tutaj w drugą stronę więc proszę bardzo leżymy sobie na brzuszku i uczymy się w drugą stronę obracać jesteś też rozbawiony, buju buju <grytania> buju buju młoda, proszę bardzo jedzonko, później myślę, że też jakaś zabawa dla ciebie, jakieś tutaj widzę jakaś, e, musi być dla ciebie również kąpiel więc na pewno coś tutaj zrobimy dobra, jak tam młody? jak dla ciebie, jeśli chodzi o kąpiel to w sumie tobie też moglibyśmy za chwilę zrobić twoją pierwszą kąpiel i później cię położyć spać, co nie? myślę, że tak możemy zrobić że tutaj skończysz, o nie, nie a myślałam, dobra, dobra, młody dajesz, 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 już myślałam, że skończyliście ale nie, dobrze, Jesz jeszcze próbujemy jeszcze chwilę, jeszcze chwilę, jeszcze sekunda, młody, no, uda ci się, dajesz uda ci się, ja, cie ja w ciebie wierzę, mamusia ja w ciebie wierzę, ja też wszechwidzący w ciebie wierzy no i uda się? Powiedz młody, że się uda. No, zrobiliśmy dwa etapy. Z jednego i z drugiego to tu nie. Postaraj się zasnąć, niestety nie udało się. Ach, dobrze. Miałam nadzieję. Ale się niestety nie udało. Dobrze. W takim razie zrobimy kąpiel z bąbelkami dla leszka najpierw. Młoda na przykład jeśli potrzebuje troszeczkę zabawy, to może pójść tutaj. Nie, to może sobie pójść tutaj i się pobawić, proszę bardzo, a więc tutaj w namiocie i sobie rozwinie ładnie przy okazji. Umiejętności, dobra, a ty bierzesz młodego i idziecie właśnie razem na kąpiel, tak? Tak, dobra, jak tam? O nie, Kevin jeszcze, jeszcze nie dospany, ale tak. żeby tak całkiem nie wywrócić nie życia dnia, bo go położę chyba dopiero o czwartej w nocy, więc trzeba będzie go pewnie około 12 pewnie obudzić, żeby jakoś tak normalnie miał albo... Przynajmniej o pierwszej najpóźniej, wydaje mi się. Żeby troszeczkę wyrównać jego tutaj cykl dnia i nocy. No i ty ładnie zabawa ci się poprawia, plus tutaj ładnie rozwijasz wyobraźnię. No idealne połączenie, idealne. I rozwijamy wyobraźnię i tutaj ładnie sobie podnosimy zabawkę, super. Zabawę, dobrze. A młody? Eee, za chwilę fajnie, żebyś sobie skorzystał z Pieluszki, żebyśmy mieli. Jest pierwsza kąpiel, pierwsza kąpiel z bąbelkami, obie zrobione i możesz użyć pieluszki. Proszę bardzo, więc użyj pieluszki, żebyśmy mieli to zrobione. E, I za chwilę będzie właśnie można ciebie nakarmić i przewinąć. Więc nakarm, karm piersią. Jeszcze niestety siedzieć nie umiesz, więc niestety piersi będzie Twoim najlepszym przyjacielem. O, i tym razem chcesz? Tym razem chcesz, dobra, ale chyba nie skorzystałeś z tej. E, pieluchy tak jak tobie kazałam więc użyj pieluszki później do końca proszę mi użyć tej pieluszki właśnie i teraz mamusia może cię e, tutaj przewinąć proszę bardzo pewnie pójdziesz na przewijak co nie się domyślam żeby go przewinąć raczej go nie przewiniesz w powietrzu szybciutko co nie raczej, raczej nie młoda co robisz a młoda przyszła tańczyć <grym> dobra ty idziesz na przewijak go przewinąć co nie tak na przewijak idziesz go przewinąć no dobrze, niech będzie. Młoda w sumie niedługo musi skorzystać z pieluchy, więc jak się zastanawiam. W sumie dochodzi już pierwsza, więc Kevina można byłoby pobudzić. O właśnie. I młoda mogłaby poprosić ojca, żeby nauczył jej nocnika. Więc proszę bardzo, możesz iść do ojca, żeby razem z tobą zrobił nocniczek. Myślę, że to będzie dobra opcja. A mamusia włoży Lecha do łóżeczka, do kojca. I młody pójdzie na popołudniową drzemkę. No już jest bardzo zmęczony, więc tutaj bardzo go przeciągnęłam. Więc tutaj zdecydowanie, zdecydowanie trzeba już młodego kłaść. Możemy oczywiście tutaj włączyć również kołysankę. Proszę bardzo. Nie cierpi noszenia! Ha! dobrawa, brawa! Tuptuś i nie cierpi noszenia. Okej. Okay. Ciekawe, ciekawe połączenie bym powiedziała. Dobra, ty w sumie rano zjadłaś na śniadanie tor, nic niż porządne tosty z serem, więc może iść teraz zjeść. Porządne tosty z serem, a ty, mój młody, postara się zasnąć. Ty chyba miałeś. Nie, ty nie potrzebujesz smoczka, właśnie tutaj powinieneś nie potrzebować mi smoczka, proszę bardzo się tam ładnie samemu uspokoić. Właśnie, tak powinno to mniej więcej być. No, a młoda za chwilę powinna mieć drugi poziom nauki nocnika, więc w przyszłości będzie mogła już na ten nocniczek chodzić sama. i Za chwilę, oczywiście, też ją wykąpiemy jeszcze, bo higiena tutaj też wiele zostawia do życzenia, ale prze bardzo, drugi poziom, bardzo ładnie poprosi o kąpiel. No mam nadzieję, że będziesz chciała poprosić o kąpiel ojca, więc może od razu tobie powiem, właśnie, żebyś zrobiła kąpiel, Kevin, i żebym wiedziała, że to Kevina, chcesz poprosić o kąpiel o, żeby to on był tą osobą, która ci tę kąpiel da. I prze bardzo, jak tutaj jesteś córką, miam czegoś uczysz, to nawet ci bardzo fajnie tutaj spada właśnie yy, blokada umysłowa, bo niestety mu przyniesie się wypa wypalenie w wy. Blokadę umysłową przerodziło. E, Ali, a ty co? A ty co? Oglądasz dziecko, ok? E, dojadłaś, dojadłaś, dajcie ja po prostu, zrobiła małe porządki, i e, również możesz sobie skorzystać może później z górnej łazienki i pójdziesz spać, bo ty w sumie ciężarna, więc musisz o siebie dbać. Trzeci trymestr za 6 godzin, więc raczej tutaj. Kevin, a ty gdzie? A ty gdzie? Do góry zapraszam. Córka miała cię poprosić o kąpiel. Halo. No właśnie, młoda, poprosisz ojca o kąpiel? Czy, czy już zapomniałaś? Nie, poprosisz go. Super. No, Kevin, no ty że, zszedłeś na dół. No. niepotrzebnie, całkiem niepotrzebnie, naprawdę. Ty już umyłaś te talerze? A, zmywarkę użyłaś bardzo ładnie. Bardzo, bardzo się to chwali. Tak powinnaś była zrobić. Kevin, idziesz z, tą, z nią na tę kąpiel? Tak, idziesz. Później Ciebie ogarniemy. I będzie bardzo, bardzo dobrze. Och, widzę, że już idziesz taki. <grych> bym powiedziała, potrzebujący toalety. Okej, okay, okej, okay, ale najpierw młoda, najpierw ona, żeby się wykąpała, dopiero ty, najpierw dzieci, a później dopiero potrzeby rodziców bym potrze powiedziała. Dobra, później oczywiście możesz ładnie skorzystać. I pamiętajmy, żeby również wyczyścić tackę na kłaczki, żeby tutaj przy kolejnej. przy kolejnym praniu nie było, później bym powiedziała chryi, więc tutaj na pewno musimy to spróbować zrobić. Dobra, młoda. Zrobione. Skoro jesteś taka rozbawiona, to Cię tym bardziej poproszę, żebyś poszła do namiąciku rozwiązać tam, rozwiać tam umiejętności, bo tutaj wyobraźnie czy na trzecim poziomie nie masz później możemy się zająć również komunikacją, więc możesz później sobie na przykład przyjść do misiaka i właśnie sobie z nim coś porobić. Dobra, Kevin. Widzę, że powoli do przodu, później może jeszcze weźmiesz prysznic i zrobimy tak opróżnisz grill, bo tutaj niestety się zepsuło jedzenie, bo kazałam mu przerwać to co tam grillował jak przyszłam do domu nie wiem po co, ale grillował coś więc tutaj nie kazałam mu tego kończyć więc trzeba to wyrzucić, bo się zepsuło ale za chwilę możemy sobie coś ugrillować, więc żebyś tutaj jednak to grillowane jedzenie tak jak chciałeś żebyś miał tutaj i jest trzeci poziom dla dobrawki więc możesz sobie ugrillować i na przykład mogą, może tu być stek z grzybów no, a młoda, skoro już masz zrobione, to idziemy sobie gaworzyć do misiaka, skoro jest już naprawiony. Kevin nie wynosi tutaj śmieci z całego domu, proszę cię, odłóż je. Tylko nie na podłogę. On wiecie, jak są jedne śmieci wynoszone, to od razu musi wynosić śmieci z całego domu. Więc, no, trochę mają obsesję na ten temat Simowie, więc wolałabym, żeby już tutaj skończył z tymi śmieciami i raczej zajął się właśnie... Grillowaniem, proszę bardzo, grillowanie da, nawet daje mu to zabawę. U, nie spodziewałam się, bo myślałam, że będziemy musieli pójść na małe berabera małżeńskie, żeby podnieść im obu ładnie zabawę. Ale widzę, że troszeczkę gotowania mu też tutaj pomogło. Ali, za, Ali dzisiaj do pracy! No tak, to jest jeden z dwóch dni w pracy. Nie, z trzech, bo jeszcze w sobotę, w niedzielę idziesz, okej. Okay. Nie A, bo chyba ci się zmieniło ostatnio, okej. Okay. Ale niestety dalej nie mamy majsterkowania tutaj zrobionego. Ale okej, okay, przynajmniej troszeczkę ci podniosłam. Dlaczego chcesz uderzać pluszaka? Może byś sobie zjadł to, co ugotowałeś, co? Bo głodny jesteś, zamiast bić pluszaka na górze. Ja wiem, że to mogłaby być zabawa dobra, bicie pluszaka, ale może jednak nie. Może jednak nie. Dobrze? Dziękuję. I dobrą zabawą może być również czy czyszczenie kibla, więc chociaż nie dobrą zabawą to pewnie będzie tutaj zabawa z córką, a na przykład twoja córka na początek może e, i gdzie tutaj było, oglądaj w aktywnościach. ok więc może ciebie pooglądać, żeby zdobyć tutaj umiejętność. E, ładnie myślenia, więc proszę bardzo. O, masz towarzyski styl życia, Kevin. Proszę, proszę, proszę. No, a młoda, ładnie, rachciach, chciach myślenie, to może jeszcze sobie zrobimy rachciach chciach e, myślenie na poziom numer dwa. Co nie? Więc chwilę jeszcze pooglądaj ojca. I myślenie za chwilę powinno być. drugi poziom! Brawo, 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 brawissimo. A ty jak chcesz tutaj zniszcz marzenia? Bo ty nie cierpisz dzieci? Nie. Ale możesz zniszczyć marzenia. Okej, okay, ale myślałam, że już ma cechę gdzieś tam. Możesz się z nią pobawić, co może. Że on jest, nie cierpi dzieci, czy za wie, kurczę, Wzięłabym sobie Sima na męża, który nie cierpi dzieci? Dobra, Ali leci do pracy, a tutaj ojciec pobawi się z córką, jej, proszę bardzo. I miałam nadzieję, że troszeczkę zabawa Tobie od tego podrośnie, troszeczkę bardziej, ale widzę, że tak średnia, tak średnia, więc no, jak gdzieś tam chyba w bara, Barabara musi być w naszej przyszłości, żeby mu, to, mu tę zabawę podnieść, bo niestety był zestresowany cały czas chodząc do pracy. No, strasznie się Kevin stresuje w tej pracy, jest dla niego bardzo. Ale to bardzo stresujące i tym widokiem do brawki zakończymy dzisiejszy odcinek. Ja mam nadzieję, że Wam odcinek się podobał. Jeszcze raz piszcie, co sądzicie o dodatku z końmi, czy Was zaskoczył, Mnie zaskoczył na pewno tym, jak szybko wychodzi. Niedługo też będzie Behind the Summit, więc tutaj się może coś więcej od twórców dowiemy, pożyjemy, zobaczymy jak to się mówi, więc tutaj niedługo na pewno dostaniemy dużo, dużo, dużo różnych informacji właśnie na temat Simps'u, więc. Czeka nas, bym powiedziała, dość pracowitela. To, jeśli można powiedzieć o, o The Sims 4, bo Behind the Summit, nowy dodatek wychodzi latem, więc na pewno sporo tego będzie. Ale ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Oczywiście serdecznie dziękuję wspierającym za wspieranie tego kanału. Serdeczne serdeczne dzięki dla Was, szczególności dla Adreliny. I do usłyszenia. Do zobaczenia. Susu.